Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów paderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu, co prezydent Bush. Bardzo dziękuję. Ja mam... Dzieci za to dostały od państwa 40 milionów. Od centrali 3000 dolarów. I dwa przeloty do Ameryki z powrotem. Mogę to przecinać parę razy dziennie. Aż nie do wiary, że po tak uroczystym otwarciu nie poleje się z pieca surówka, tylko ketchup. Mimo bezpłatnej reklamy, jaką zapewniła polska prasa i telewizja, zainteresowanie tak szybko jak się pojawiło, tak spadło. Szczególnie po tym, kiedy podano do wiadomości, że amerykańskie frytki robione są z ziemniaków moskiewskich. Ten smak wszak już poznaliśmy. Już wkrótce, jak wszędzie, liczba sprzedających przewyższy liczbę kupujących. Raz jeszcze okazało się, że nic nie jest atrakcją we własnym kraju.